No po premierze Fame Token kosztował nawet 2 zł. Teraz jedna sztuka to koszt 3000 złotówki. Cena spadła o ponad 99%. I w tym materiale chcę znaleźć odpowiedź na pytanie, jak do tego doszło i czy projekt odbije się od dna. Szybko zapraszam Cię również do zasubskrybowania kanału, a teraz nie przedłużam, lecimy z materiałem. Chyba nie muszę nikomu przedstawiać Federacji Fame MMA, dlatego darujemy sobie przydługie wstępy. Prawdopodobnie dwie największe porażki tej organizacji to gala Fame UK organizowana w Newcastle oraz właśnie Token Fame. Sam pomysł wejścia w Web3 narodził się według Krzysztofa Rozpary, czyli jednego z włodarzy, w czwartym kwartale 2021 roku. Jesteśmy więc w okolicach gali Fame 12, gdzie walką wieczoru było starcie Don Cassio z Marcinem Brzoskiem. Wojciech Gola miał w tym czasie przyprowadzić do swoich wspólników znajomego, który miał im pomóc wejść w nowy trend. Co ciekawe, włodarze mieli już jakąś podstawę pod rozmowy, a przynajmniej jeden z nich, ponieważ Krzysztof Rozpara jest z wykształcenia informatykiem, a wcześniej prowadził firmę software'ową. Możemy więc założyć, że miał on pojęcie, o czym toczy się rozmowa. Prace nad tokenem Fame trwały mniej więcej w okresie organizacji gal 12 i 13. Końcówka 2021 i pierwsza połowa 2022 roku. Na gali 13 walkę wieczoru odbył Nitrozeniak z Unboxalem. W tym okresie pojawił się również temat organizacji wydarzenia na Stadionie Narodowym, który jednak do dzisiaj nie został zrealizowany. Publiczna deklaracja Fame dotycząca tworzenia tokenów miała miejsce 4 kwietnia. Akcja od tego czasu znacznie przyspieszyła, ponieważ przedsprzedaż tokenu Fame miała miejsce już 25 kwietnia. Cały proces był wspierany przez platformę Tencent. Żeby wziąć udział w pre-sale'u, trzeba było mieć subskrypcję na ich platformie, którą rezerwowało się poprzez zamrożenie około 4000 tokenów Tencent na okres 1 roku. W kwietniu 2002 roku tokeny Tencent wahały się od 10 do 20 zł. Pod koniec 2021 roku można było je dorwać za około 5 zł od sztuki. Jeżeli ktoś zainteresował się platformą dopiero przy okazji premiery Fame Token, to żeby móc mieć pierwszeństwo zakupu, musiał zainwestować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Cena w przedsprzedaży wynosiła 1 centa opłaty wnoszone w BNB, ponieważ token został umieszczony na blockchainie Binance Smart Chain w standardzie BEP20. To tak dla tych bardziej technicznych słuchaczy. Mało techniczna jest natomiast widownia Fame. Organizacja musiała więc podać przystępny powód, dla którego ktokolwiek z publiki miał chcieć kupić taki token. Każdy zainteresowany mógł pobrać odpowiedni dokument, który w Web3 określa się mianem white paper. Zawiera on opis kryptowaluty i jej rolę w całym biznesowym ekosystemie. Tak od siebie dodam, że white paper Fame bardziej przypominał dokument marketingowy niż techniczny, ponieważ większość projektów w swoich white paperach umieszcza rozbudowane informacje techniczne dla deweloperów. Fame zdecydował się na luźniejszą, mniej techniczną formę dokumentu, pewnie ze względu na swoją społeczność, która nie miała wcześniej wiele wspólnego z Web3. Wedle samej federacji miał być to token użytkowy. Obecnie ten dokument jest niestety niedostępny. Na stronie głównej projektu znajduje się informacja o tym, że przygotowywana jest jego nowa wersja. Token miał wspierać cały ekosystem, bazując na działalności marki Fame MMA. Dokładniej, miał być częścią nowych projektów, takich jak gry mobilne oraz aktywność Fame w metaversie. Zacznijmy od podstawowej funkcjonalności. Przy pomocy tokenów Fame można dokonywać zakupu pay-per-view. To również waluta w grach wypuszczanych przez Fame. Krzysztof Rozpara w rozmowie z prowadzącym kanału Dla Pieniędzy Pawłem Swiniarskim powiedział, że pay-per-view kupione przy pomocy tokenu Fame miało być rozszerzone o dodatkowe treści, które byłyby niedostępne w przypadku innych licencji. I takie rozwiązanie miało pomóc wygenerować popyt na token. O tym, czy te założenia były słuszne, porozmawiamy później. Pierwszą giełdą, na której możliwe było kupienie tokenu Fame, była giełda OKEX. Token trafił tam 29 kwietnia. Cena szybko wybiła z początkowego 1 centa na 50 centów. Token został puszczony w świat przed 14 edycją gali, na której main eventem była walka Tomasza Gimpera Działowego z Mateuszem Trąbą Trąbką. Gala była oczywiście mocno związana z motywem Web3, pojawili się nowi sponsorzy, czyli Everdome oraz MetaHero. Przy okazji gali numer 14 swoją walkę miał stoczyć Robert Karaś, znany polski triatlonista. A dlaczego o tym wspominam?
Bo jest jedna osoba, która łączy Tencent, Everdon, MetaHero oraz Roberta Karasia. A jest to Robert Grin, znany polski milioner o dość kontrowersyjnym wizerunku. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. A jeżeli już mowa o znanych milionerach, to w tej historii istotny element odegrał Rafał Zaorski. Chyba najpopularniejszy polski spekulant, który zdecydował się wytknąć słabość Tokenomi projektu. Dla niezorientowanych. Mianem Tokenomi określa się wszystkie czynniki, które mają wpływ na wartość i wycenę kryptowalut. Chodzi o takie aspekty jak sposób dystrybucji, ilość kryptowaluty, która trafia do inwestorów, czy na przykład sposób skupowania tokenów z rynku. I tak dalej, i tak dalej. Zaorski zaczął od kilku tweetów, żeby później 18 maja przeprowadzić prawie dwugodzinny roast projektu wraz z ekipą Big Shorts Bet. Kryptowalutami rządzi podstawowe prawo popytu i podaży. Jeżeli projekt jest źle zaprojektowany pod względem tokenomii, wytworzona podaż będzie przewyższała popyt, a to oczywiście doprowadzi do spadku cen. Rafał Zaorski zwraca uwagę na to, że wyłącznie 15% całej podaży trafia do inwestorów. Znacznie poważniejszy problem leży jednak w tym, na co zostaną przeznaczone pozostałe procenty. Tokeny miały być wykorzystywane w procesie rozliczeń zawodników oraz sponsorów. Byłoby to o tyle problematyczne, że zawodnicy prawdopodobnie od razu po otrzymaniu tokenów próbowaliby je spieniężyć. W tamtym czasie po YouTubie latało wiele shortów, których influencerzy tacy jak dla przykładu Denis Rozyniak otwarcie komunikowali, że spieniężyli tokeny otrzymane od Fame. I taki proces negatywnie wpływa na popyt. Nie pomagało również to, że tokeny stanowiły wynagrodzenie w grach stworzonych przez Fame typu Play to Earn. Na ten moment istnieją dwie proste minigierki, wzbogacone oczywiście o NFT, które dostępne jest w dedykowanej aplikacji. Za swój czas możesz zarobić tokeny, które następnie pozwolą ci kupić itemki do gry. Część graczy zawsze będzie decydowała się jednak na spieniężenie takich nagród, czym również zwiększa się popyt. Problem, który zauważyło wielu inwestorów, dotyczył również braku infrastruktury pod składane obietnice. Przy okazji gali Fame 14 mogliśmy oglądać wielki skaner, który jest chlubą MetaHero. Pozwala on na stworzenie dokładnego modelu 3D zawodnika, który następnie mógłby zostać przetransportowany do Metaversu lub do kolejnej gry spod szyldu Fame. I to brzmi świetnie. Założenia super. Problem polega na tym, że poza skanerem i jednym trailerem, który przy okazji gali Fame mogliśmy zobaczyć, nie mieliśmy żadnego update'u, nie mogliśmy oglądać żadnych innych efektów tej pracy. Tak samo w przypadku ekspansji międzynarodowej, która pojawiła się w dokumentacji. Fame chciało jako franczyza wyjść poza granice naszego kraju. Jak widać, nie zraziła ich porażka Fame UK. Byłoby to o tyle istotne dla inwestorów, że w ten sposób można by zwiększyć popyt. Gdyby widownia Fame ciągle się zwiększała o nowych widzów franczyzy, to popyt również powinien się zwiększać. W końcu ilość dostępnej widowni polskojęzycznej jest ograniczona i wydaje się niedostateczna, aby utrzymać wysoki popyt na token. Mamy jednak końcówkę roku 2023 i nic nie słychać o planach dotyczących podbojów Europy lub innych kontynentów. Podczas gali Fame 15 token kosztował już zaledwie 0,08 dolara, natomiast przy gali Fame 16 cena spadła do 0,05 dolara. Czyli znacznie poniżej ceny sprzed sprzedaży. Teraz pytanie. Czy jest przyszłość dla tokenów Fame? 8 sierpnia 2023 roku strona projektu została odświeżona, dostaliśmy również nową roadmapę. I patrząc na nią, można było mieć nadzieję. W końcu co by nie było. Fame to jest naprawdę wielka marka z oddaną społecznością i wielkimi zasięgami. W planach była optymalizacja tokenomii, zwiększenie utility, nowy white paper. Jak widać, chcieli załatać to, co uszło ich uwadze wcześniej. Póki co na stronie niestety dominuje hasło Coming Soon. A biorąc pod uwagę zarzuty z roku 2022 o braku odpowiedniej infrastruktury pod tak rozbudowane obietnice, możemy przypuszczać, że niewiele się w tej kwestii zmieniło. Dziękuję za Twój czas. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz zostawienia komentarza. Dziękuję.